Od 1 marca nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest ona prowadzona z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o ponad 12%. Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych są co roku waloryzowane. Również w tym roku od marca wypłaty świadczeń będą już większe. Polega to na pomnożeniu kwoty świadczenia wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Natomiast wysokość wskaźnika waloryzacji uzależniona jest od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok i powiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Oprócz świadczeń długoterminowych, waloryzacja obejmie także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych waloryzacji podlegają nie tylko świadczenia długoterminowe, tak jak emerytury, renty, renty rodzinne, renty socjalne czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, ale także dodatki do tych świadczeń, na przykład dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłek przedemerytalny. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane, tak jak w przypadku emerytur i rent, do końca lutego tego roku. W sprawie waloryzacji nie trzeba składać wniosków. Odbywa się ona automatycznie. Każdy emeryt i rencista, który ma prawo do wypłaty świadczenia na dzień 29 lutego, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji ZUS wyśle również decyzję o przyznaniu tzw. trzynastki. Wcześniej informacje o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na platformie usług elektronicznych ZUS. W decyzji o wysokości emerytury po waloryzacji podana jest wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego danego roku, a następnie wskaźnik waloryzacyjny i emerytura brutto obliczona po waloryzacji.